Willingen, jesteśmy po wczorajszych kwalifikacjach, które padły łupem dwóch zawodników nowego, współrekordzisty obiektu wraz z Clemensem Mureńką, Johanem Andre Forfangiem, a także Ryoyu Kobayashim, który może nie skoczył najdalej, ale notę miał taką samą co Norwek. To było wczoraj, dzisiaj konkurs indywidualny z 50 najlepszymi zawodnikami z tych kwalifikacji. 9 wczoraj odpadło, startowało 59 łącznie z 17 krajów, w tym 4 biało-czerwonych. 5 Paweł Wąsek nie startował z powodów przeziębieniowych, jest oszczędzany na niedzielę, gdzie teoretycznie powinien wystąpić w kwalifikacjach i miejmy nadzieję, że będzie się czuł tam na tyle dobrze, aby był także w stanie przejść do konkursu indywidualnego. Dzisiaj w tym meldunku przed konkursem indywidualnym, który także będę komentował, to gdzieś Wam się tutaj pewnie pokazuje. Studio 15.30, konkurs 16.00, troszeczkę sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Być może przytoczymy sobie także wyniki wczorajszych kwalifikacji, ale tutaj też myślę, nie ma się nad czym rozwodzić. Biało-czerwoni oddali próby, co by nie mówić, średnie, żeby nie powiedzieć kiepskie. Generalnie Kamil Stoch to był taki, skok bym powiedział, jeszcze z Ruki z tego sezonu, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, już szczególnie u Dawida było widać znowu to, że w momencie, w którym on próbuje lądować, jakby jeszcze taki diabełek w głowie go kusi, że a poleć jeszcze 5 metrów dalej. No i to się później kończy tak, że jak on ląduje, to wykonuje taki młynek rękoma, traci na tym oceny od sędziów, no i to właściwie nikomu nie daje nic pozytywnego. Natomiast Aleksander Zniszczo rzeczywiście pokazał, że umie się spiąć w najważniejszych skokach i spiął się także tutaj, a to myślę jest najważniejsze w kwestii tego, że mamy jakieś nadzieje w ogóle na dzisiejszy konkurs, bo patrząc na to, jak wyglądały te kwalifikacje, jeszcze na przykład dokładając do tego słaby skok Olka, naprawdę mogłoby być kiepsko. Tak, no mamy chociaż tego Olka, po którym można zakładać, że jakąś tam dobrą próbę odda. Ja tutaj od razu sobie patrzę, mam też w telefonie statystyki, nie obraźcie się, ale tak jest po prostu wygodnie, jak sobie raz na jakiś czas do telefonu zerknę. Wczoraj też przez kwalifikację przebrnął taki pan, który nazywa się Kevin Bickner ze Stanów Zjednoczonych. A dlaczego o nim mówię? To już jest zawodnik doświadczony, rekordista Stanów Zjednoczonych w długości lotu całej Ameryki Północnej i ta jego próba dała mu wczoraj kwalifikację do konkursu indywidualnego, a to ostatni raz udało mu się 6 marca 2022 roku w Oslo, gdzie wywalczył 46. pozycję, więc już niespełna dwa lata, ale wreszcie udało mu się wejść do konkursu i być może zdobędzie pierwszy od paru lat także punkty Pucharu Świata, czego oczywiście powracającemu do zawodów najwyższej rangi Kevinowi Bicknerowi życzymy bardzo serdecznie. Z kolei po wczorajszych kwalifikacjach odpadł Etu Nousiainen, więc on akurat ten wczorajszy dzień zakończył z brakiem uśmiechu na twarzy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dla Fina był to pierwszy brak awansu w tym sezonie. Pierwszy raz w tym sezonie nie przebrnął przez to sito kwalifikacyjne. No i to taka ciekawostka jeszcze z tym Finem związana. Teraz kolejna bardzo ważna data dla nas, dla polskich kibiców, bowiem tego dnia, czyli 3 lutego roku 2001, Adam Małysz na skoczni Milenkowszance Willingen skoczył 151,5 metra, co wspominaliśmy sobie także wczoraj, więc naprawdę wielkie gratulacje dla Adama za ten skok i jest to skok legendarny, dla niektórych pewnie najbardziej kojarzony właśnie z Adamem Małyszem. Jak ktoś sobie mówi Adam Małysz, to być może właśnie myśli o tym skoku z Willingen, tego wykluczyć nie można. A jeżeli chodzi o to, co czeka nas dzisiaj, może jeszcze wracając tylko do tego, co było wczoraj. Wczoraj oddano 4 skoki za 150 metr i łącznie tutaj na Milenkowszance oddano już 33 takie, czyli dzisiaj obejrzymy 34, 35, 36 i tak dalej, to ciężko jest stwierdzić. Mamy oczywiście nadzieję, że tak, bo lubimy dalekie skoki, no i generalnie wiatr pod narty raczej powinien z tym pomagać. Wczoraj to było około 6 metrów na sekundę w porywach, dziś to ma być nawet 7-8 metrów, więc jeżeli jury pozwoli skakać, to możemy liczyć na naprawdę loty dalekie, pod, a może nawet na rekordy skoczni, bo wczoraj Johan Andre Forfang wyrównał ten rekord Clemensa Mureńki skacząc 153 metry. Tam był przysiad, ale rekord jest. No i fajnie generalnie, że te rekordy padają. Wiadomo, że Clemens Mureńka, ten nasz 13-latek kochany, no ale ktoś w końcu niech ten rekord już zmieni, bo rzeczywiście Willingen oddano multum skoków za 153 metr, no jednak u panów dalej jest to rekord, bo a to te skoki były z podpórką, a to z upadkiem, a to był trening i to wszystko jednak
dalej utrzymało ten rekord Clemensa Burańki na 153 metry przy życiu. Dzisiaj konkurs indywidualny, 50 zawodników, lider Pucharu Świata, wicelider, no wszyscy będą tutaj z całej czołówki. Jeszcze odnośnie tego lidera, Stefana Krafta, on po Mistrzostwach Świata w lotach narzekał na problemy z plecami, które gdzieś tam generalnie ten problem już miał miejsce 2 lata temu mniej więcej, to się wtedy gdzieś tam ustabilizowało i ten problem udało się zneutralizować. Teraz po tych mistrzostwach wymagających na pewno dla Stefana to wróciło, no ale wczoraj skok w kwalifikacjach miał dobry, byłem wręcz pewny, że zwycięży, komentując to wszystko, no ale skończyło się miejscem 3, za tym zwycięskim duo Johanem Andre Forfangiem i Ryoyu Kobayashim. Tak więc dzisiaj konkurs o godzinie 16, o 15.30 studio, to wszystko na kanale Lipso, gdzie już teraz Was zapraszam. Zresztą ten materiał też na kanale Lipso jest, tak więc zostańcie tutaj. No i co, raport pogodowy już mamy też omówiony z grubsza, więc to chyba nie trzeba tego przytaczać. Tak jak mówię, dzisiaj, już dobra, już zobaczę, jak to wygląda. Dzisiaj sobota ma być deszczowo w Willingen, niestety 7-8 metrów na sekundę i 6 stopni, tak to wygląda, więc już bez przedłużania. Ja nazywam się Filip Molski, bo chyba nawet na początku się nie przedstawiłem. To był meldunek po kwalifikacjach przed konkursem indywidualnym, który także będę dzisiaj komentował. Trzymamy kciuki za czwórkę biało-czerwonych, która przeszła przez kwalifikacje i mamy nadzieję, że ten dzisiejszy konkurs to będzie pierwsze polskie top 10 w Pucharze Świata w tym sezonie. Na to liczymy, miłego popołudnia i do zobaczenia od godziny 15.30. Trzymajcie się. Cześć!